miłość, powiedziałem, ale na pewnego stopnia też nienawiść między zalotnikami do tej samej samicy. Brutalne rozgrywki. Cały czas coś się zmienia, więc ja siedząc wśród przyrody czuję się jak w najlepszym kinie. Tak szła nauka, więc to są te emocjonalnie trudne elementy. Nie widziałem takiej książki, więc myślę, ja chcę coś takiego napisać. Jak najbardziej możemy o trudnych rzeczach mówić, ale trzeba dać też nadzieję, i realną nadzieję. Nie hura optymistyczną, bo z tym to się rozbijemy o ściany, jak będziemy uważać, że wszystko dobrze się skończy. Nie. Mamy chorobę i śmierć, ale mamy też odkrycie, które spowodowało, że naprawdę jak podsumować, ile osób zostało uratowanych dzięki odkryciom osób opisanych przeze mnie w książce, to idziemy w setki milionów, jak nie w miliardy osób. Filozofia radosnego pesymizmu polega na tym, że trzeba znaleźć sobie te iskierki radości, poszukiwać czegoś, nawet ze świadomością, że będzie gorzej. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym podcaście Pulsara, czyli Pulsar nadaje. Dzisiaj gość, którego znają Państwo z naszych łamów i z naszej strony. Właśnie, już teraz nie można powiedzieć z łamów, jeżeli się robi. Się nie łamie przecież. Się nie łamie, dokładnie. Ale powiedzmy, że to jest ładne słowo, więc je zachowamy. Zatem naszym gościem jest dzisiaj człowiek, którego znają Państwo z naszych łamów, Wojciech Mikołuszko. Nasz opis Wojtka brzmi tak. Przyrodnik międzywydziałowy, biologiczno-geologiczny. Pisze o naukach przyrodniczych dla dzieci od lat 5 do 105. Mam nadzieję, że mamy takich i słuchaczy, i czytelników w tym wieku. Dziennikarz, przyrodnik, absolwent 2 warszawskich uczelni. Pracował kiedyś w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Wojtek Mikołuszko, dzień dobry. Dzień dobry, to ja. Dziękuję za przedstawienie mnie. Kiedyś też chciałem mieć supermoce zmniejszania się, albo oddychania pod wodą, albo latania. W końcu, tak jak Jacek, zawsze uwielbiałem spędzać czas w przyrodzie. Przyjemność sprawiało mi obserwowanie jej, czytanie i słuchanie o niej. Co w tej przyrodzie takiego? Najdziwniejsze, że czasem mi się wydaje, aż wszystko po prostu. Wiem, że to brzmi wszystko, czyli nic, ale to akurat sięga aż dziedzictwo. Siedzenie, obserwowanie przyrody, tego, co się dzieje. Nawet nie umiem powiedzieć, że jeden konkretny fragment przyrody. Może jakoś troszkę większą sympatię mam do ptaków, ale to nie jest ograniczone. Jak się siada i się patrzy, co tam się dzieje, co tam się wyprawia. Te całe procesy, dynamika, te i polowanie na siebie, ta miłość, te interakcje, agresja. Miłość, powiedziałem, ale na pewnego stopnia też nienawiść między, powiedzmy, zalotnikami do tej samej samicy, brutalne rozgrywki, cały czas coś się zmienia, więc ja po prostu siedząc wśród przyrody czuję się jak w najlepszym kinie i cały czas coś się dzieje, serial, który nigdy się nie kończy, ale w pozytywnym znaczeniu. I naprawdę to jest poza tym takie nieracjonalne, bo ja oczywiście znalazłem mnóstwo racjonalnych uzasadnień, dlaczego to mi sprawia przyjemność, dlaczego to tu lubię i dlaczego to jest zdrowe i rozwijające i edukacyjnie i na wszelkich możliwych polach i jest mnóstwo prac, ale poza tymi pracami jest po prostu czysta radość z bycia wśród przyrody i obserwowania i później też zgłębiania. Czyli to nie jest tak, że ja jakby zakończyłem już etap, zrozumiałem jakąś pewną myśl i się skończyło, tylko że ja wiem, że zawsze coś się znajdzie i coś nowego. Kiedyś wychodziłem w przyrodę z atlasami, które trochę miejsca zajmowały. Dzisiaj przyznam, są aplikacje na telefony, smartfony i niektóre zaskakująco dobre. I nagle jest do rozpoznawania głosu ptaków, dobra do rozpoznawania roślin, gdzie robię zdjęcie. Oczywiście później sprawdzam, bo te aplikacje czasem się mylą, ale są zaskakująco dobre. I na przykład w lesie, którym wydawało mi się, że byłem bardzo dawno i znam już ptaki, nagle gdzieś tam aplikacja mi twierdzi, że puszczyk. No, trudno puszczyka zobaczyć, ale bardzo mi się ucieszyłem, że krętogłów. Więc tak czuję się fajnie. Nieracjonalnie. Sposób, w jaki to mówisz,
właściwie uniemożliwia każde kolejne pytanie na temat tego, dlaczego lubisz przyrodę. Rzeczywiście zaczyna się to jak film sensacyjny, ale myślę sobie, że do obserwowania przyrody potrzebna jest cierpliwość. Gdzie ją znalazłeś w sobie jako dziecko? Nie wiem. Znaczy nie wiem, czy ja rzeczywiście mam w sobie tak dużo cierpliwości, bo na przykład wielokrotnie próbowałem zostać fotografem przyrody. I też miałem racjonalne uzasadnienia, kupowałem aparaty, obiektywy i coraz częściej okładałem i później się kurzyły na półce. Nigdy nie miałem też cierpliwości, żeby siedzieć i obserwować na tyle długo, żeby zrobić zdjęcia, co śmieszne, moja siostra rodzona, która pracuje w marketingu, w biznesie, parę lat temu wciągnęła się, robi zdjęcia przyrodnicze. Nie do końca rozumiała moją pasję. Zaraziłeś. Tak. Albo kiedyś, jak przygotowywałem reportaż o Puszczy Białowieskiej, o Wiśle z takim fotografem włoskim, Paulem Volponim. Razem wędrowaliśmy. Ja do dziś pamiętam, ja uwielbiałem tę przyrodę obserwować, natomiast Paulo siedział w tym swoim schronie godzinami, żeby zrobić zdjęcie głuszca bądź cietrzewia i nie zawsze się to udawało. To myślę, to nie dla mnie. Po prostu ja tak sobie idę, powoli patrzę, a siedzieć w tym jednej skrytce przez te wiele godzin do rana, bo głuszec zapada wieczorem w krzaki, a zaczyna śpiewać, tokować wcześniej rano, wschodzie słońca, więc trzeba przyjść wieczorem, żeby go nie wystraszyć, całą noc spędzić. I to robił Paolo Volponi. No to nie odczułem, żebym to chciał robić. Być może nie mam sobie tyle cierpliwości. Po prostu siedzę, oglądam, coś zobaczę, poszukam, sprawdzę, co to jest. Później w domu doczytam więcej na ten temat. I tak sobie wędruję, patrzę na świat, obserwuję, wracam i tyle. Czy to jest cierpliwość? Nie wiem. No tak, to chyba nie jest cierpliwość, ale za to jest ciekawość. Tak, to jest ciekawość i rzeczywiście jako dziecko miałem w sobie tę ciekawość. Takim moim rajem dzieciństwa było gospodarstwo moich dziadków. Pochodzę z Podlasia, z mojego miasta Pierz Podlaskim, o którym pewien mój znajomy powiedział, mówi, fascynujące miasto, takie nijakie. To nie ucieszył mnie może. Natomiast jest położone wśród ładnych terenów i 10 km od mojego miasta jest wieś Grabowiec, z której spędzałem wakacje. To takie moje świadome dzieciństwo, to są lata 80. Rodzice mnie wywozili do dziadków i tam przyjeżdżali też moi krewni, rodzeństwo cioteczne z Warszawy, z Kielc. Jakby dzieci mojej babci się rozpierzchły po Polsce. A my wnuki razem spędzaliśmy i tam po prostu tworzyliśmy taką bandę, która oprócz obserwacji przyrody w najbliższym sąsiedztwie, ale to banda była, niestety nie mogę publicznie opowiadać wszystkich naszych przygód. Nie wszystkie były tak piękne jak u dzieci z Bullerbyn, ale niektóre zbliżone. Chodziliśmy razem do lasu, oglądaliśmy rozmaite stworzenia, ja robiłem eksperymenty, patrzyłem, co się dzieje, no i to rzeczywiście... Eksperymenty biologiczne? Czy... Również. Nie drąż, proszę cię. Dobrze, nie drąż. Ale również eksperymenty biologiczne, obserwowałem pająki, powiedzmy, co im wpada w sieci. Czasem, no dobra, powiem, czasem pomogłem, żeby w tę sieć coś wpadło i patrzyłem, jak pająk krzyżak oplątuje i wysysa te swoje ofiary, więc nie byłem takim pełnym dzieckiem, które nie jest zainteresowane tą brutalną grą, taki słodkim dzieciak. Nie, rzeczywiście ta brutalna gra w przyrodzie też mnie fascynowała. No jakoś tam... Zresztą to chyba to jest wpisane w człowieka, ja mówię o pająkach, ale ludzie uwielbiają patrzeć na wilki, rysie, lwy w Afryce. Może, więc coś w tym jest, w tym takim drapieżniku, tego siła, sprawczość, tego atak, coś takiego jest. I mnie jako dziecko też to fascynowało. Myślisz, że zazdrościmy, że zwierzęta to robią bezkarnie? Być może, to jest dobre pytanie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A ty jak sądzisz? Ja nie wiem. Wilk fascynuje, no nie wiem, mięśnie, ta siła, coś takiego jest. No może mamy w sobie, jako społeczeństwo zbieracko-łowieckie, nasi przodkowie byli zbieraczami, ale i łowcami, więc podziwiali te wilki, lwy, które tak sprawnie dopadały ofiary. Mięsa nie jedli dużo, bo nie byli w stanie dużo zdobyć, no niemniej było stałym elementem
im diety, co zresztą ładnie udowodnił profesor Marek Konarzewski. Chyba rozmawialiście w podcaście z obecnym prezesem PAN-u. Nie, w podcaście nie, był wywiad papierowy. A, no właśnie. I on w swojej książce Na początku był głód. Bardzo lubię tę jego książkę o diecie człowieka i jakie podstawach ewolucyjnych naszej diety. No, wywodzi się, że mięso było stałym składnikiem i taka analiza społeczeństw zbieracko-łowieckich też wskazuje. Więc myślę, że pewien podziw dla tych silnych, sprawnych drapieżników gdzieś nas tkwi. A w świecie mikro to również to są pająki czy drapieżne chrząszcze, które jeżeli tak trochę popatrzymy bliżej, no to są równie sprawcze, szybkie i inteligentne na swoim wymiarze jak te wilki, lwy i rysie. No więc mały Wojtek Mikołuszko siedział w lesie i robił tam różne rzeczy, czasami nieprzyzwoite, a później dorósł i... I nadal lubi przyrodę i studiował nauki przyrodnicze, ale też bardzo lubiłem czytać książki wszelkiego rodzaju, zarówno popularno-naukowe, jak i taką fabułę wciągającą. Do dziś jestem wielbicielem Muminków na przykład, albo Opowieści z Narni. Naprawdę, to jest zaleta posiadania dzieci, że mogę im czytać te książki po raz kolejny. Muminki właśnie niedawno mojemu 11-letniemu synkowi znowu przeczytałem Muminki. Ojej, jak ona jest dobra, ta Tuwe Jans. Znasz opowiadanie o Filfiące, która wierzyła w katastrofę? Znasz? Nie. To po powrocie do domu dzisiaj przeczytaj. A, ale to dla siebie, to jest genialne opowiadanie. Po prostu to, jak ona umiała pisać, to jest czapki z głów. Ale wracając do małego Wojtka, więc czytał, lubił przyrodę, studiował nauki przyrodnicze w liceum, był nawet laureatem Olimpiady Biologicznej. Ale finalnie nie został jakimś przyrodnikiem, naukowcem, tylko zaczął pisać o przyrodzie, czasem też opowiadać i właśnie jak dzieci się pojawiły, to też zacząłem pisać o przyrodzie i czy szerzej w ogóle o naukach przyrodniczych dla dzieci, z nadzieją, że moje książki też będą ciekawe dla rodziców tych dzieci. I cały czas obserwuję, uczę się, czytam, rozmawiam i nigdy mnie się nie nudzi ta przyroda. Zaraziłeś siostrę fotografią przyrodniczą, a teraz zarażasz wszystkich dookoła umiłowaniem do przyrody. Trochę żartuję, ale coś w tym jest. To znaczy, mam wrażenie, że nie jesteś takim zwykłym popularyzatorem nauki, trudne słowo. Czuję w twoich tekstach czułość. No, dziękuję. Zresztą tak nie słyszałem, ale bardzo miło, jeżeli coś w tym takiego jest, to mnie cieszy. No i tę energię, która ci uniemożliwiła robienie zdjęć przyrodniczych. Tak, może też dlatego nie zostałem naukowcem wykształcenia, a też lubiłem, jak powiedziałem, że lubiłem obserwować, co się dzieje w przyrodzie, to zgłębiając bardziej nauki przyrodnicze, polubiłem też to, co się dzieje na większą skalę, również czasową i przestrzenną, czyli moje dwa ulubione działy nauk przyrodniczych to była ekologia w znaczeniu powiązań między organizmami, to, co się dzieje, jedne wpływa na drugie, między organizmami a organizmami oraz między organizmami a środowiskiem, już trzymając się ścisłej naukowej definicji oraz drugi dział ewolucjonizm, czyli jak to się zmieniało w czasie, jak to wpływają organizmy na siebie oraz przemiany w środowiska i jak to doprowadziło do czegoś tak dziwnego, że z jakiejś prabakterii czy praarcheona w efekcie powstaliśmy my tak skomplikowani, choć jak rozmawialiśmy przed nagraniem z pewnymi wadami naszej budowy, genialnej budowy z genialnymi dziurami. I dlatego finalnie, chcąc badać ewolucjonizm, zrobiłem magisterium z paleontologii, ściśle biorąc, próbowałem badać ewolucję roślin, natomiast to, że rzeczywiście lubiłem tyle elementów, spowodowało chyba, że zostać w nauce i kolejne lata badać jedną określoną grupę organizmów, na przykład roślin, to wydawało mi się takim pewnym ograniczeniem przy całym moim uwielbieniu dla badaczy przyrody. A praca popularyzatora nauki, dziennikarza i autora książek daje tę możliwość, że owszem, zgłębiam jeden temat, ale zaraz drugi, po czym rozmawiam z badaczami ptaków o Wiśle, co niedawno opublikowaliście w Polityce, a parę tygodni wcześniej z badaczką najwcześniejszych form życia na Ziemi, co też było u was. I oba tematy mnie fascynują i cieszę się, że mogę i o tym, i o tym, i o tym. I dlatego zapewne w końcu skupiłem się na dziennikarstwie, pisaniu, rozmowach i popularyzowaniu nauk przyrodniczych, ale nadal obserwuję przyrodę, nadal mam lornetkę.
Zaraz wrócimy do obserwacji przyrody, ale teraz porozmawiajmy trochę o dzieciach. Jesteś dziennikarzem dla dzieci dorosłych, to już ustaliliśmy. Piszesz książki dla dzieci, które są w wieku dziecięcym. To jest dla ciebie łatwe przełożenie, czy taka popularyzacja dla najmłodszych? Popularyzator to taka poważna osoba, prawda? Używa mądrych słów i w ogóle. Jak tłumaczysz przyrodę dzieciom? To nigdy nie jest łatwe, ale tak samo jak dla dorosłych. Może dla dorosłych, człowiek sam będąc dorosłym, to zakłada podobny poziom wiedzy. Czasem niestety niesłusznie u innych dorosłych. Natomiast, przepraszam, tak jakby sobie pokadziłem, bo mam oczywiście wielu rzeczy, nie wiem. Ale w przypadku dzieci trzeba założyć oczywiście mniejszą wiedzę i dzieci są innym odbiorcą, ani trudniejszym, ani łatwiejszym, ale innym. Pod tym względem, że po pierwsze, jeżeli się znudzą, na przykład wiem to, jeżeli prowadzę zajęcia, to nie ma litości. Dorosły będzie ziewał, mrugał oczami, ale jednak wytrzyma zazwyczaj. Natomiast dziecko robi wtedy fikołki, biega do toalety, chodzi, coś mówi na inne tematy. Natomiast jeżeli uda się wciągnąć, jeżeli trafią się jakaś powstanie więź, nie z każdym dzieckiem to się udaje oczywiście też, ale jeżeli się nawiąże na tyle relacje, uda się, to po prostu jest fascynujące, bo wtedy oddają też tę energię swoją. Te dzieci mają mnóstwo energii. To jest, mnie się bardzo podoba, jak wtedy zaczynają się angażować w zajęcia. Nie na każdy temat potrafię przygotować takie zajęcia, żeby rzeczywiście wciągnąć i nie z każdą grupą mi się udaje. Na przykład mam jedną książkę poświęconą eksperymentom i kilka dni temu miałem w miejscowości Suchowola zajęcia, w których opowiadałem o słynnych eksperymentatorach, naukowcach. Jednocześnie przeprowadzaliśmy proste eksperymenty, takie jak oni, czy jak Galileusz, Glauber, bracia Wright, na takim prostym poziomie, żeby uczestnicy mogli je potem wykonać w domu. To jakby takie mam założenie, bo oczywiście te skomplikowane eksperymenty to są spektakularne, natomiast dziecko samo nie zrobi. Ale wywarszcze z czerwonej kapusty każdy jest w stanie sam w domu zrobić, a później to jest takie zabawne. Czasami wychodzi tak ładnie niebieskie, a czasem fioletowe i tego nie odkryłem dlaczego. I robię tam, a w Suchowoli był ładnie niebieski i zrobiliśmy te niebieskie, dolewamy ocet i ten niebieski zmienia się w taki różowy, czerwony i dzieci wow, ojej, no po prostu to miód na moje serce. Dodajemy kred do rur i robi się zielony. No to wtedy dzieci są zachwycone i wtedy czuję, że też to, co przekazuję, bo to jest jakiś jeden element, natomiast za tym kryje się dość spora wiedza, ale to jest takie wprowadzenie, że to rzeczywiście działa, że to, co opisują podręczniki, to nie jest sucha wiedza, tylko dotyczy naszego tu i teraz. To jest ten świat i trzeba wydobyć. To jeszcze a propos powiem, bo to mnie zawsze bawi, jest taki eksperyment Galileusza, czy prędkość spadania zależy od ciężaru ciała. Galileusz odkrył, że nie zależy od ciężaru, tylko od oporu, jaki stawia powietrze. Jest taki prosty eksperyment, gdzie rzuca się dwie kartki papieru formatu A4, no i one tam mniej więcej w podobnym tempie spadają, nierównym. Natomiast później jedno każe zwijać dzieciom w kulkę, tak, zgnieść w kulkę i zrzucać. No oczywiście ta zgnieciona spada szybciej. Ja mówię, no i co, zmieniła ciężar ta po zgnieceniu? Tak, zmieniła ciężar. Ja mówię, jakim cudem? No bo spada szybciej. Takie schematy myślowe u dzieci mnie to zawsze bawi. No zmieniła, no bo spadła szybciej. Nie, trudno powiedzieć. Nie zmieniła. Po prostu zgnieciliśmy w kulkę. Jej ciężar się absolutnie nie zmienił, a spadła szybciej. Czyli mamy to, co udowodnił Galileusz, rzucając ze swojej kule z wieży w Pizie. Ale taki, jak te dzieci się zaangażują, to nie zawsze bywa, to sprawia przyjemność. Takie poczucie, że coś może chwycą i pójdą dalej. Też takie mam poczucie w edukacji tego. Czasami brakuje jest tylko ta wiedza. Oczywiście książki to też są moje do czytania, ale w każdej książce zachęcam to później do samodzielnego poznawania. Tak jak o tej przyrodzie, to chciałbym, żeby poszły w przyrodę i poobserwowały. I no, niestety teraz z powodu stanu swojego zdrowia nie bardzo jestem w stanie chodzić na takie wycieczki przyrodnicze z dziećmi. Natomiast jak byłem sprawniejszy fizycznie, no to też czasami wyciągałem na zajęciach te dzieci, żebyśmy poszli do parku i zobaczyli, jakie tam są owady, jakie ptaki. No nie powiem, że każde dziecko to wciągało ten temat, no niemniej jakoś tam to działało czasami. Takie oglądanie tego to, co
opowiadałem ci na początku, czy tego, co się dzieje w przyrodzie, jak one tam interakcje, czyli że ta przyroda jest taka dynamiczna i czasem to rzeczywiście działa i wtedy to daje frajdę. Jak nie działa, no to się robi mi przykro, ale cóż, taka ale już dola. Jak cię znam, to zmieniasz podejście. Tak, zdarzyło się. Miałem zajęcia, które zupełnie nie wyszły, no to wtedy, no czyli musiałem dotrwać do końca, natomiast wróciłem do domu, popłakałem sobie w poduszkę i następnego dnia zmieniałem scenariusz zajęć, żeby kolejne były lepsze. Doszliśmy do twoich książek, ale doszliśmy też w jakimś sensie do twojej ostatniej książki, która się no trochę różni od poprzednich, a nawet bardzo chyba się różni od poprzednich. Bo seria z tatą, o której rozmawiamy, to jest tato, a dlaczego? Tak, tato, a po co? Tu każdy rodzic uśmiechnie się na pewno, bo to są dwa pytania, które się pojawiają najczęściej. A teraz się pojawiła książka o medycynie, czyli tato... Świat medycyny, tak. Tak. Z tatą nie, w świat medycyny. Nie dziwię się twojemu zawieszeniu głosu, bo mieliśmy z redaktorką długie dyskusje, jaki finalnie tytuł będzie. Wahało się z tatą między w medycynę, o medycynie i w końcu stanęła w świat medycyny. Ja sam, jak podaję tej książce, czasami podaję któryś z tytułów rozważanych przeze mnie przez, mm-hmm. i przez redaktorkę panią Ewę Ankierstej, która bardzo długo debatowała ze mną i dyskutowała, jaki finalnie tytuł dać. Masz poczucie, że to jest inna książka, ważniejsza od innych, mniej ważna? No w każdym razie inna, nie stopniujmy. Tak. Mam wrażenie, że jest inna. Nie powiem, że ważniejsza. Myślę, że to, co chciałem przekazać w poprzedniej książki w mniej lub bardziej udany sposób, to nadal jest ważne. Natomiast jest odmienna. Mnie nie ciągnęło do medycyny. Jeśli pozwolisz, że pochwalić się moimi sukcesami swoim w czasach licealnych, odległych, to byłem laureatem Olimpiady Biologicznej i miałem dzięki temu miałem piąte miejsce w Polsce, a pierwszych pięć osób dostawało indeks na studia medyczne, wyczekiwany i wiele osób brało udział w olimpiadzie po ten indeks, po tę wymarzoną nagrodę, nie po sam papier dyplomu, a ja nie chciałem iść na medycynę, co moją mamę bardzo rozczarowało i zrezygnowałem. Więc nie wiem, kto miał szóste miejsce, bo było pięć indeksów, jak ktoś z pierwszej piątki rezygnował, to kolejny dostawał, więc nie wiem, kto miał szóste miejsce, a natomiast dzięki mnie dostał się na medycynę. No czyli komuś jednak sprawiłeś przyjemność. Tak. Mama się rozczarowała, bo wymarzyła sobie, że będę lekarzem, a ja powiedziałem, że nie, mnie interesuje przyroda, nie człowiek w znaczeniu takiego medycznego, no w jakiś tam ewolucyjny sposób, opowieści o ludziach, emocje, natomiast taka analiza anatomii i tak dalej, działania leków u człowieka, mówię, to nie jest moja ścieżka. Po czym sam zachorowałem, do czego się przyznaję w książce, na stwardnienie rozsiane, ciężką chorobę, której nie da się tak sobie łatwo pozbyć. I póki co w ogóle się nie da jej pozbyć. No i to spowodowało, że w siłą rzeczy musiałem się zainteresować. Po pierwsze trafiłem do szpitala, po drugie dostawałem leki, więc moja natura ciekawska, o której rozmawialiśmy, też zaczęła się rozbudzać, więc co to za leki, jak one działają. Później zacząłem śledzić, jakie są nowe leki, no bo leki to jeszcze słabo działają, kolejne były w badaniach. I tak siłą rozpędu czytałem o tym stwardnieniu rozsianym, zacząłem też pisać o tym artykuły dla dorosłych, a to wtedy myślę sobie, że ta medycyna to jednak ciekawy obszar, istotny dla mnie w moich. I zacząłem później czytać również książki z historii medycyny, jak odkrywano i myślę sobie, no niesamowite. No gdybym miał jeszcze przed sobą, nie wiem, 50 lat pełnego zdrowia życia, to nie wiem, czym nie poszedł na medycynę ale więc w każdym razie zgłębiłem i uznałem, że to jest na tyle ciekawe, że warto do przekazania dzieciom, a miałem wrażenie, że o ile książki o zdrowiu są dla dzieci, nie brakuje ich, i o przyrodzie jest mnóstwo, sam jestem już autorem, ale wiem, że konkurencja, brzydko mówiąc, jest tu duża, to tak przeglądając te książki, to miałem poczucie silne, że takiej twardej medycyny mało jest dla dzieci. Albo żartem, albo o bólu zębów, albo o bólu brzucha. I to nie mówię porządne książki. Natomiast myślę sobie, że ci odbiorcy mali, nie przekazuje im się, jak niesamowite były odkrycia medycyny, jak zmieniły świat. I też miałem wrażenie, że są dwa podstawowe powody tego. Pierwszy jest, że nowoczesna medycyna jest rzeczywiście nauką
trudną do zrozumienia. Przeszliśmy od takich prostych leków do na tyle skomplikowanych, do terapii genowych czy szczepionek mRNA, o których pisaliście i w Pulsarze, i w Polityce wielokrotnie, że trzeba sporo wysiłku, żeby dorosły to zrozumiał, a później jak to przekazać dzieciom, żeby one to zrozumiały. To jest jeden powód. Nowoczesny, naprawdę, to jakby idzie teraz o tak zwanej medycyny translacyjnej, czy są badania podstawowe, czyli w ogóle, żeby zrozumieć, jak działa komórka i dopiero na tej podstawie przemiany jakieś chemiczne i się konstruuje leki biologiczne, czego kiedyś nie było. A drugi powód to jest taki delikatność emocjonalna sytuacji. Jak w jednym rozdziale mojej książki pisałem, jak odkryto insulinę, Frederick Banting tego dokonał, jakim ona była niesamowitym odkryciem, który ratował życie dzieciom chorym, dzisiaj to się nazywa cukrzyca typu 1, wtedy cukrzyca młodzieńcza. Natomiast żeby opisać, że on ratował życie, musiałem napisać, że te dzieci na cukrzycy typu 1 umierały po prostu. To była choroba w 100% śmiertelna. Dopiero na tym tle widać coś, mam znajomych z cukrzycą i ja wiem, że życie dzisiaj z cukrzycą to jest trudne życie, naprawdę. Te podawanie insuliny to nadal nie zawsze tak dobrze działa i czasami za dużo podadzą, później mają te hipoglikemie, to trudno jest. Natomiast mimo wszystko żyją, pracują, mają dzieci, mają radości życia, a wtedy po prostu po roku od diagnozy się umierało. I tak samo i co odkrycie, żeby pokazać przełomowość tego odkrycia, musiałem pokazać, że wcześniej te choroby były zupełnie nieuleczalne. Pisałem też, Harvey Cushing zmodernizował operację mózgu, no więc też musiałem troszkę opowiedzieć, to są takie opowieści krwawe. Częściowo też to są eksperymenty na zwierzętach, dzisiaj wątpliwe etycznie, natomiast tak szła nauka, więc to są te emocjonalnie trudne elementy i naukowe. I sobie pomyślałem, nie widziałem takiej książki, więc myślę, a ja chcę coś takiego napisać, po prostu chcę. No zebrało mi się tyle tych historii i to są ludzie, ci odkrywcy, lekarze, naukowcy, czasami to w ogóle są ludzie, którzy nie studiowali medycyny, czyli na przykład Ludwik Pasteur, jeden z najwybitniejszych odkrywców w dziedzinach nauki medycznej z XIX wieku, był chemikiem. I ileś osób, które opisałem w tym, to są chemicy, fizycy, czyli dopiero ich odkrycia z czasem się przydały w medycynie, nie w czasie pracy. Nawet nie wiedzieli, że pójdą. Rentgen, odkrywca promieni rentgena przecież nie zamierzał pracować w medycynie. Dopiero jak odkrył, że właśnie jak odkrył promienie, które dziś nazywamy promieniami rentgenowskimi. W innych językach, on, tak jak on to nazwał, promieniami X się nazywał, u nas się rentgenowskie zostało. Przecież też nie zamierzał być lekarzem, a się okazało, że jego odkrycie zrewolucjonizowało medycynę. No, można było diagnozować poprawnie złamania i nie na czuja, czy nastawimy kość, tylko rzeczywiście zobaczyć tę kość. No właśnie, no. Po twojej reakcji widać, że to są mimo wszystko trudne tematy, ale myślę sobie, i chciałem tych ludzi, zresztą jak opowiadam, no Ludwik Pasteur jest jeszcze kojarzony, ale nawet jeszcze Fleming, odkrywca penicyliny, ale Howard Florey, który jako pierwszy zastosował penicylinę u ludzi, u mnie bohaterem jest głównie Florey, bo Fleming w ogóle nie negując zasług, genialnych zasług Fleminga, natomiast on zakończył po odkryciu penicyliny i nie zastosował jej u ludzi. Sprawa została, zamknęła się. Florey razem z takim Ernstem Chainem odgrzebali te jego prace Fleminga i zastosowali najpierw na myszach. Kiedy się okazało, że to działa, zaczęli stosować u ludzi. A o Howardzie Florey mało kto wie tak naprawdę. Jeszcze rentgen, o którym mówiłem jako tak, ale już nowoczesni ci badacze też nie funkcjonują w świadomości powszechnej dorosłych, a już nie mówiąc o dzieci. Postanowiłem taką książkę napisać, wiedząc pewne ryzyko, że te dwie trudności, czyli to, że to jest trudność naukowa, dwa emocjonalna, mogą spowodować, że nie każdemu to przypadnie do gustu. Może rodzice się przestraszą, ale też staram się... No właśnie, się to... bo chcę cię zapytać o taką rzecz. Czy chronienie dzieci z twojego punktu widzenia przed takimi tematami jak choroba, śmierć. Czy to jest sensowne? To znaczy, czy dziecko da się oszukać? Nie chodzi o to, że ma krwiożercze instynkty, karmiąc muchą pająka, prawda? To jakoś gdzieś mi tam po głowie chodzi przy tej opowieści cały czas. Czy dziecko postrzega to jako coś krwiożerczego, dramatycznego, niepotrzebnie?
Ja mam wrażenie, że jakby odpowiedź niejednoznaczna na twoje pytanie. Znaczy, powiem tak, że nie ma co ukrywać przed dziećmi, ale też nie ma co chronić ich, ale też pod tym względem, że pomijać te tematy, ale też trzeba delikatnie z nimi rozmawiać. Czyli w tych historiach, które ja przytaczam, też staram się nie epatować tymi chorobami. Tak powiem generalnie, mam wrażenie, że z trudnościami ludzie są dwie błędne ścieżki, czyli przemilczać jedna ścieżka, a druga skupiać się na tym i bardzo po prostu wałkować to i mówić, i mówić, i mówić, i straszyć. I tego też nie chciałem. Chciałem też skupić się w tej książce na odkryciach, które zmieniły ten świat, które spowodowały, że te choroby bądź zniknęły, bądź przechodzi się je łagodniej, bądź nie prowadzą takiej niesprawności, bądź spowolniony jest postęp, bądź się sprawniej je leczy. Więc tak jakby przełom, to co było 200 lat temu, książkę jakby historia zaczyna się w połowie XIX wieku od odkrycia znieczulenia, czyli nie sięgam głębiej w historię, aż do 2020 roku, czyli pierwsze szczepionki mRNA tutaj przeciwko COVID-19. Jest postęp tak niesamowity, że nawet sobie tego nie zdajemy sprawy. I nie chciałem właśnie chronić dzieci, ale też nie chciałem takim po prostu walić tymi krwawymi obrazami. I dlatego te elementy drastyczne staram się łagodzić najbardziej, łagodzić po prostu, żeby było o tym, ale nie rozdrapywać ran, nie rozwodzić się nad tym i tam momentami troszeczkę nie rozpisywać dokładnie o cierpieniu osoby chorej, ale pokazywać, że się umierało z powodu tej choroby bądź jakieś tam bolesne cierpienie to sprawiało. Więc dlatego to tak jakby odpowiadam, dlatego mówię niejednoznacznie, że uważam, że nie należy chronić całkowicie, ale troszeczkę stopniować to, czyli nie od razu mówić to dziecko. I starałem się to w tej książce tak zrobić i się ucieszyłem, bo mój tato dzisiaj do mnie zadzwonił, mówi, no przejrzałem tę twoją książkę, rzeczywiście, mówi, nie, te opowieści o tych chorobach i cierpieniu nie są takie dojmujące, piszesz, ale one to jest spokojnie do przeczytania dzieciom, więc tak mój krytyczny tata się wyraził pozytywnie, odetchnąłem z ulgą. Znaczy ja się nad tym zastanawiam, bo wiesz, no są bajki na przykład, w których jednak, które są okrutne po prostu, zwyczajnie, tak? I jakoś do pewnego stopnia nie mamy z tym problemu, tak? Jako dorośli, to znaczy może właśnie dlatego, że to jest konwencja bajki. I to jakoś usprawiedliwia to okrucieństwo, nie wiem, wydaje się to nielogiczne, ale... No ale tak jest, przepraszam, wydaje się to nielogiczne, ale tak jest. Natomiast próbujemy właśnie chronić dzieci w takiej realności przed takimi zjawiskami jak choroba czy śmierć. I to mi się wydaje paradoksalne. Tak, myślę, że masz rację, że jest paradoksalny, tylko że właśnie zrobię dygresję i wrócę do twojego pytania, a jeżeli zapomnę pytanie, to mi przypomnij. Dobrze. Uczyłem się, byłem też na dwóch kursach pisania scenariuszy filmowych, fabularnych filmów, bo jestem autorem też scenariusza filmu fabularnego, familijnego, jeszcze nie zrealizowanego, ale scenę dopiero nagrano. W jednym z kursów, w których uczestniczyłem, moją nauczycielką była taka holenderska scenarzystka, scenopisarka, którą uwielbiam, Mieke de Jong. I Mieke mi powiedziała tak, mówi, Wojtek, scenariuszu filmu familijnego musisz dać nadzieję odbiorcom, ale musi to być realna nadzieja, bo w moim scenariuszu się wahało, bo rodzice byli w separacji, czy zejdą się z powrotem, czy nie. Ona mówi, musisz dać nadzieję, że się pogodzą, ale nierealną nadzieją jest danie dziecku nadziei, że oni się zejdą, skoro już tyle między nimi zaszło. A później dodała, ale może to dotyczy też to filmów dla dorosłych. I teraz wracając do twojego pytania, że jak najbardziej możemy o trudnych rzeczach mówić, a trzeba dać też nadzieję, realną nadzieję. Nie hura optymistyczną, bo z tym to się rozbijemy o ściany, jak będziemy uważać, że wszystko dobrze się skończy. Nie, ale realna nadzieja. I dlatego mam takie poczucie w pewnym sensie, może ktoś podważy, inaczej to odbierze, że w książce o odkryciach medycznych to te odkrycia to są właśnie ta realna nadzieja. Mamy chorobę i śmierć, ale mamy też odkrycie, które spowodowało, że naprawdę jak podsumować, ile osób zostało uratowanych dzięki odkryciom osób opisanych przeze mnie w książce, to idziemy w setki milionów, jak nie w miliardy osób. I myślę, i to jest ta realna nadzieja. Tak, ileś osób zmarło, ale mamy odkrycie, znaczy trwają prace,
znaczy, że może się uda, może coś będzie. I wtedy mam wrażenie, z tą nadzieją w sercu łatwiej się zniesie te cierpienie, bo myślisz sobie, no dobrze, a może się znajdzie lek, a może znajdzie się sposób na złagodzenie cierpienia, może znajdzie się sposób na wyzdrowienie. Jeżeli jakby mi nie, bo ileś osób w trakcie badań nie pomogły dane leki, natomiast bywało tak, że danej osobie nie pomogły, natomiast na podstawie tego, jak ten pacjent zareagował na lek, ci lekarze, których opisuję, zaczynali rozumieć, co zrobić, żeby zadziałało u kolejnych pacjentów, jaki błąd zrobili. Dopiero i to może temu nie pomogli, ale pomogli kolejnym i finalnie mnóstwo ludzi zostało uratowanych dzięki temu. I to jest ta odpowiedź na twoje pytanie. Tak mówić, ale właśnie się nie skupiać może na wprost na chorobie i cierpieniu, tylko pokazać też te nadzieje, te światełko w ciemności, a nawet duże światło w ciemności. Rozmawiasz w tej książce ze swoim synem. Rozmawiasz też ze sobą? Tak, oczywiście, bo też może ta książka pośrednio jest i napisałem też dla siebie jako światełko nadziei, że skoro wymyślono leki na tyle chorób, leki na stwardnienie rozsiane, które ja choruję, są coraz lepsze. No niemniej nie przechodzą tego punktu, żeby wyleczyć nas. Jak to po angielsku, to słowo między tam drug and cure. Więc cure jeszcze nie istnieje na tę chorobę i w przypadku na przykład moim, przepraszam, tak osobiście powiem, lek spowolnił postęp choroby, nie zatrzymał niestety. Zachodzę z roku na rok coraz słabiej. Natomiast myślę sobie, może też napisałem jako nadzieję, no tyle wymyślono leków, tak poprawiono. Te odkąd choruję już oficjalnie 10 lat, bo myślę, że chorowałem wcześniej, natomiast diagnozę miałem w 2013, no to też ten zakres dostępnych leków naprawdę się zwiększył. Skutki uboczne są coraz bardziej do zniesienia dla nas, bo niektóre skutki uboczne są bardzo dotkliwe. Skuteczność też się zwiększyła, czyli to spowolnienie postępu choroby jest coraz lepsze. No nie ma tego zatrzymania choroby, na które my wszyscy chorzy czekamy, ale myślę sobie, no może będzie, może coś się uda, może chciałbym ja dostać taki lek, ale może jak nie ja, to kolejni, tak by cały czas prace trwają. Więc jeżeli tyle, tak się zmienił świat medycyny, świat naszego zdrowia przez te 150 lat, które opisuję, prawie 200, to myślę sobie, może jeszcze się zmieni na lepsze. No, może któryś z moich czytelników będzie tym, który odkryje. Może go zainspiruje do pracy. Może te dzieci zrozumieją też taką, mam nadzieję, że to jest satysfakcjonująca praca. Naprawdę, to jest jedna z piękniejszych rzeczy. No, myślę sobie, odkryć lek i patrzeć, jak ludzie zdrowieją. No, tak jak Bunting podawał insulinę i umierający ludzie wstawali mu z łóżek. No, po prostu jak w Ewangelii. Pisałeś u nas ostatnio na temat tego, jaki jest w tej chwili, w jakim punkcie jesteśmy, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane. Opowiesz trochę więcej o tym? Tak, byłem na konferencji w Łodzi, na którą zaprosił mnie profesor Krzysztof Selmaj, nasz świetny badacz stwardnienia rozsianego. I rzeczywiście te leki są coraz lepsze. Leki spowodowały to, że są na tyle dobre, że powiem, ujawniły nowe problemy. Stwardnienie rozsiane generalnie w uproszczeniu dzieli się na dwie postaci, czyli mamy postać rzutową i postępującą. Rzutowo ustępującą, bądź rzutowo remisyjną oraz postępującą. W przypadku formy rzutowej pacjent co jakiś czas ma taki silny stan zapalny, jego stan gwałtownie się pogarsza, po czym po podaniu leków przeciwzapalnych, po podaniu po pewnej rehabilitacji, podaniu innych leków, jego stan się poprawia. Bywa, że do poziomu gorszego niż przed rzutem, ale jakby w uproszczeniu. Pacjent chodził, jest na wózku w czasie rzutu, bądź leży, z powrotem chodzi, ale utyka. W przypadku postaci postępującej nie ma fazy rzutów, tylko jest taki cały czas powolne pogarszanie się. I nowoczesne leki bardzo zmniejszyły liczbę rzutów u chorych. Rzeczywiście to jest doskonale, to działa. Nie tak, że całkowicie zlikwidowały te rzuty, natomiast u chorych jest ich znacznie mniej. W tym leki należące do grupy przeciwciał monoklonalnych, odkrycie tego typu leków też opisuję w tej książce, czyli takie atakujące nasze komórki odpornościowe, żeby one nie produkowały przeciwciał atakujących nasz własny organizm. Natomiast po tych lekach, które rzeczywiście i one spowolniły postęp choroby i zmniejszyły znacznie liczbę rzutów,
Okazało się, że cały czas również u osób z postacią żółtową jest ta powolna progresja, ten powolny postęp choroby. Czyli dzięki usunięciu tych, znaczy zmniejszeniu liczby żółtów, pokazało się, że pomimo braku żółtów jest ten cały czas postęp i u osób z postacią postępującą, do których ja należę, jakby te leki generalnie gorzej działają, bo my nie mamy żółtów, więc w tym momencie ten postęp jest spowolniony, ale dalej posuwa się, ta progresja nie zatrzymała się. I teraz są leki, które właśnie starają się celować te progresje. Jakby dzięki temu widzimy, że teraz celem powinna się stać progresja. I no i jest w badaniach klinicznych kilka leków, które celują w taki konkretny enzym. Kinaza, już nie będę wchodził w szczegóły, takie inhibitory takiej jednej z kinaz. I to jest, profesor Sejna powiedział, fascynujące, czegoś takiego nie widział, że naraz kilka firm farmaceutycznych opracowuje leki w różny sposób, ale hamujące tę konkretną kinazę Burtona, czy jak ona się tam nazywa, zapomniałem. Więc coś w tym jest, natomiast nikt nie chciał na konferencji ani po wysyłałem maile ujawnić wyników badań klinicznych. Wszyscy czekają na wyniki badań klinicznych. Drugi nurt to są też ciekawe komórki macierzyste. Przy czym ja wiem, że i w Pulsarze, i w Polityce było sporo krytyki, że o tego nadmiernie optymistycznym, ta właśnie ta nierealna nadzieja skierowana na komórki macierzyste. Natomiast jak się przyjrzeć na badania, to one działają tylko nie na samo hasło komórki macierzyste, tylko trzeba konkretną grupę komórek macierzystych i osób z postacią żółtową SM-u, tak zwane komórki macierzyste hematopoetyczne, krwiotwórcze. I rzeczywiście to się działa, tylko że działa, tylko się pobiera. Trzeba wyczyścić układ te komórki, więc jest taki moment u chorych, kiedy są przez parę tygodni po silnej chemioterapii podatni na dowolny zarazek, który może ich zniszczyć, więc to jest wtedy część pacjentów schodziła. No, terapia się udawała, ale pacjent nie przeżył. Tak. Początkowo 2% pacjentów umierało. Teraz już to spadło, nie znam cyfr, ale bardzo spadło. Natomiast rzeczywiście stan się poprawiał, więc to jest taka grupa. No i też komórki własne, jeszcze inne macierzyste, tak zwane mezenchymalne. Też jest w Izraelu i w Stanach robi się badania już kliniczne, natomiast drugiego etapu. Są trzy etapy badań klinicznych. Pobiera się własne też komórki pacjenta i później mu się namnaża w laboratorium podaje. I to są też takie nadzieje z tym związane, ale wszystko jest w badaniach. Więc nie są to terapie tak dostępne, plus terapie komórek macierzystych są bardziej indywidualne, więc bardziej kosztowne i to trzeba. Nie da się kupić tego leku od tak. Firma farmaceutyczna nie może go wyprodukować, tylko po prostu trzeba, każdy pacjent musi mieć indywidualnie przygotowywaną terapię, co jest i trudniejsze, i kosztowniejsze. Mówisz, że czekamy na wyniki badań klinicznych. Wiesz, ile takie czekanie może potrwać? Na konferencji dowiedziałem się, że pierwsze wyniki mają być w 2024, a kolejne w 2025 i tak dalej. Więc i to już jest chyba, o ile pamiętam, trzecia faza, czyli ta najważniejsza i finalna badań klinicznych, więc być może za rok będziemy mieli wyniki badań klinicznych pierwszego leku z tej grupy. Zawsze też się boję właśnie, aby jak o tej nadziei mówiłem, mieć taką wielką nadzieję, bo już kiedyś też w Polityce pisałem o leku, który po prostu taką nadzieję w nas chorych zbudził, po czym po trzeciej fazie badań klinicznych firma farmaceutyczna stwierdziła, że wyniki są na tyle słabe, że zamknęła te badania, mimo że wyłożyła na nie grupę dziesiątki milionów dolarów, że się nie opłaca, więc zawsze jest to ryzyko i zresztą dlatego po latach opracowano ten system badań klinicznych trzyetapowych po to i podwójnie ślepej próby, bo każdy odkrywca tak chce widzieć dobre wyniki swoich badań, że wyciąga, nawet nie to, że oszukuje, tylko po prostu jego tak je widzi dobrze, że naciąga nieświadomie wręcz te wyniki. Chcąc, i pacjent też chce być miły i też mówi, że jest mi lepiej, więc wszystko się zapisuje, po czym okazuje się, że to nieprawda. I to trwało, zanim te metody wprowadzono. No niestety są kosztowne, więc to też trwa. Firmy farmaceutyczne, choć robią doskonałe leki, no to też są firmami komercyjnymi, chcą na tym zarobić, więc to dużo je kosztuje, to później też chcą na tym dobrze zarobić. I dlatego leki są drogie, takie nowoczesne.
Mówisz o realnej nadziei, mówisz o wiedzy. Zastanawiam się, na ile to, że jesteś dziennikarzem naukowym i masz narzędzia, którymi wiele osób nie dysponuje do poszukiwania informacji, masz kontakty pewnego rodzaju. Czy to ci pomaga, czy to bardziej jest, czy czasami przeszkadza? Czy czasami pomaga, czy czasami przeszkadza? Myślę, że bardziej pomaga niż przeszkadza. Bardziej pomaga pod tym względem, że jestem w stanie przeczytać w miarę, bo niektóre prace są tak trudne, że ja odpadam przy nich. Już po prostu jeszcze czasami na wstępie autorzy uprzedzają, że będą używać skrótów, podają jakie skróty, a dalej są same skróty. Ja już się gubię, się sobie przechodzę do wniosków szybko. Natomiast generalnie myślę, że mi pomaga, bo wiem, gdzie szukać. Mam nadzieję, że mam narzędzia, żeby odróżnić prace, które dają realną nadzieję od tych, które są nieoparte na badaniach naukowych i rzeczywiście ileś w mojej sytuacji różni ludzie podsuwają mi rozmaite świetne terapie i jednak trzymam się starać jakby badań naukowych, bo to dla mnie daje tę realną nadzieję. Przeszkadza pod tym względem, że czasami trudno się odczepić, no, albo jeśli wyniki są niezbyt dające nadzieję, no to siłą rzeczy jestem bardziej podatny na gorszy nastrój, bo myślę sobie, no, gdzie szukać tej nadziei, a do tego już czasem aż za dużo śledzę, już czasem muszę odsapnąć, robię sobie na parę miesięcy taką przerwę w czytaniu kolejnych newsów, bo myślę sobie, no nie daję rady, już mam dość. No i czasami też na konferencjach naukowych, gdzie bywam, to co powiedziałem, no bywają informacje takie niezbyt pocieszające. No, wyniki jednak okazały się nie tak dobre, jak się spodziewaliśmy, albo w ogóle nie pokazały się dobre, albo to, co mówiłem, to wrzuty udało się znacznie zmniejszyć, no ale okazało się, że progresja nadal jest, więc choroba jest nieuchronnie postępująca, że tak zacytuję. No, i tak i wtedy to muszę troszkę odpocząć od tych danych, żeby z powrotem zebrać energię na poszukiwanie informacji, ale generalnie to odbieram na plus, bo każdego da się zmanipulować, ale niemniej, jeżeli umie się czytać publikacje naukowe i ma się to krytyczne myślenie wyostrzone i umiejętność porównywania prac i prób, i czy jest grupa placebo i tak dalej, to ułatwia orientację w tym masie też niesprawdzonych informacji i niesprawdzonych terapii i po prostu oszukańczych. W przypadku każdej choroby ciężkiej, nieuleczalnej i bądź po prostu przewlekłej, to oprócz głównego nurtu terapii są takie alternatywne. Nie mówię, czasami powiem może niezgodnie z nurtem popularyzacji nauki, czasem na tych pograniczach dzieje się coś ciekawego, dlatego nie odrzucam wszystkiego. Czasem się odrzuca, a tam coś jest. Natomiast jest taka masa nienaukowych rzeczy, które tak łatwo zalać osoby nie posiadające wiedzy i jeszcze udawać, że to jest język naukowy. Ja znam mniej więcej język naukowy, więc jak ktoś mi zaczyna tłumaczyć, jak to mi fale elektromagnetyczne na mnie wpływają, to myślę sobie, zaraz, o czym my tu mówimy, coś mnie to się nie łączy z tą moją wiedzą. Może mam błędną, ale wtedy mi się wzbudza, dobrze, ja to sprawdzę, coś mi tu nie pasuje. Któryś z filozofów powiedział, że nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów, więc myślę, no dobrze, no to poproszę dowody na stół, karty na stół, panowie. A te karty jakieś bledki. Lewe. Tak. Same blotki, co? Tak. Co się dzieje ciekawego na pograniczu nauki? Czasami są właśnie takie terapie, które początkowo są odrzucane jako nienaukowe i dlatego mówię, że na pograniczu nauki, jakby na przykład te o komórkach macierzystych, wokół których narosło dużo niedobrych i dobrych rzeczy. Na początku wzbudziły taki hura optymizm, wielkie nadzieje, po czym zaczęto to wykorzystywać w nieładny sposób, oferując terapię komórkami macierzystymi, które nic nie dawały. Wykorzystując jeszcze naukowe słowa, trudne, badania naukowe i tak dalej, po czym jak chcesz sprawdzić, to okazuje się, że te badania naukowe są naprawdę to żenujące jest. Później jest taki trend, no to odrzucamy te komórki macierzyste generalnie, czym się okazuje, że co jakiś czas, owszem na początku na kilku
przypadkach, co jest tak zwanym dowodem anegdotycznym, ale komuś coś się udało, ale poprawi. Jeżeli idzie dalej, to się okazuje, że jednak wraca do głównego nurtu medycyny, czyli tak jakby, powiedzmy, firmy farmaceutyczne mogą to odrzucać, które finansują dużą część tych badań, które mają w tym swój interes, a tamta terapia nie do końca im pasuje, po czym się okazuje, że coś w niej jest. Tak było z tymi komórkami krwiotwórczymi, hematopoetycznymi, macierzystymi, które już zostały zaakceptowane przez główny nurt medycyny, ale one gdzieś od początku były oparte na realnych badaniach. Nie w każdym ośrodku, w paru to coś... Nie mogę podawać ośrodków i nazwisk, bo bym się nie wyplątał z procesów prawnych, natomiast jakby... Tego nie chcemy. Tak, w kuluarach. To też jest fajne, takie na konferencjach warto być, jest wykład, tak dalej, a później takie ploteczki. A ten to robi źle, a ten to ma kiepskie metody. No jeszcze, a są ważne informacje. Nie wszędzie to się udało, natomiast jest parę ośrodków, które sobie z tym dobrze poradziło. To leczenie, terapia komórkami macierzystymi krwiotwórczymi w SMI już weszła do głównego nurtu, choć jest trudniej dostępna, mówiłem, ze względu na większą skomplikowaność, do tego się nie da przygotować w żadnym laboratorium w jakiejś hurtowej skali, to trzeba każdemu indywidualnie. I tak samo z tymi mezenchymalnymi, część terapii jest odrzucanych, rzeczywiście dowody są słabe, a część ma już całkiem fajne wyniki, ale na małych grupach pacjentów, więc te mezenchymalne macierzyste, a część nie. I teraz nadal, powtórzę się, nie mogę palcem pokazać, ale były dyskusje wokół tego i to tak dlatego też się miesza takie oparte na badaniach, albo ktoś nadmiernie entuzjastyczny już chce doszukiwać się dobrych wyników, a ich tam nie ma. A po czym się okazuje, że w jakimś odnodze tego humbuka jednak się pojawia coś ciekawego. Dlatego tak mówię, że na tych granicach czasami się dzieją ciekawe rzeczy, że ktoś pójdzie nietypową ścieżką. Niemniej, jeżeli trzyma się jakichś tam danych naukowych, bo problemem też jest to, że jeżeli są już ciekawsze wyniki, to badanie kliniczne na dużej grupie pacjentów wymaga naprawdę dużych pieniędzy. I to z kolei potrzeba, no często firm farmaceutycznych państwo nie zawsze jest w stanie dać takie pieniądze. Żałuję, bo czasami są rzeczywiście fajne badania. I na przykład w twardnieniu rozsianym był taki kierunek odczulania podawań, czyli jak przy alergiach podajesz coś, co, na co człowiek jest uczulony, ale w małych ilościach, żeby stopniowo organizm się przyzwyczajał, przestał atakować, dajmy na to jakiś pyłek brzozy, a tutaj, żeby przestał atakować własny organizm. To już jest w głównym nurcie medycyny, choć nie weszło jako nadal są badania, nie wiem, czy cokolwiek dadzą. Dlatego mówię, te obrzeże, ale żeby one jednak jakoś się trzymały tych badań naukowych i one czasem wchodzą. To nie jest zupełnie wymyślone, ale często odrzucane przez ten główny nurt. Zastrzegłem tyle razy, że nie wiem, czy w końcu sens udało mi się tak, przekazać. Tak, udało ci się. Słucham cię, patrzę na ciebie i myślę sobie... Ciekawa jestem, czy Wojtek Mikołuszko jest niesfornym pacjentem. Przepraszam. Ale jak opowiadasz, to widzę cię trochę w tym lesie, jako małego Wojtka, który tam, no właśnie, robi różne dziwne rzeczy. Zachowałeś w sobie dziecięcość. Dziękuję. Traktuję to jako pochwałę. Powiedziałeś w którymś wywiadów, że jesteś radosnym pesymistą. Ja bym powiedziała, że raczej jesteś radosnym optymistą. To jak to jest? To były kuluarowe rozmowy z tobą. Nie, mogę ci puścić ten wywiad. Tak? Tak. Zapomniałem, zawsze mnie proszę, żebym nie mówił publicznie o radosnym pesymizmie. Dlaczego? To bardzo ładne określenie. Tak, bo filozofia radosnego pesymizmu polega na tym, że nawet jeżeli zmierza w złym kierunku, to nawet w tej sytuacji trzeba znaleźć sobie te iskierki radości, poszukiwać czegoś, nawet ze świadomością, że będzie gorzej. Zawsze coś się da znaleźć takiego fajnego, przyjemnego, jakąś radość, jakieś coś, co da nam dobry humor i z czego można czerpać. Więc dlatego to jest... W każdej ciemności są iskierki światła. Nie, nawet jeśli to dalej będzie ciemno. Więc dlatego tak mówię. Natomiast czy jestem niesfornym pacjentem? No, bywałem, natomiast muszę powiedzieć, że polska służba zdrowia mnie wywałkowała. Ja wypytywałem się, ale parę razy dostałem
po łapach. Czasem zależnie od lekarza, ale bywało trudno. Okazywało się, że mam być grzeczny, uszy po sobie, a że dostęp jest ograniczony, no to z przykrością muszę stwierdzić, że zostałem wyuczony, żeby czasami jednak zamilknąć i się nie dopytywać i najwyżej sobie tylko pod nosem mogę mamrotać, że coś mi się nie podoba, bo jestem, jakby nie mam alternatywy. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że przychodzę do lekarza z wydrukowaną publikacją naukową, mówię, o znalazłem taką, co pan, panie doktorze albo profesorze na to. Więc bywa tak. Znaczy pytam trochę w takim kontekście traktowania pacjentów jak dzieci. Właściwie pytanie urodziło mi się w głowie tak naprawdę z powodu faktu, że ty po prostu dużo wiesz. Myślę, że to może być nieco kłopotliwe dla niektórych medyków, ale no właśnie, nie czujesz się czasami jak dziecko? Nie, no czuję się. Po pierwsze... Traktowany. Tak. Oczywiście nie wiem na tyle i co dobrzy lekarze. No, jakby moja wiedza to oczywiście jest ziarnko piasku. No powiedzmy większa niż przeciętnego pacjenta momentami. Natomiast jak widzę autorytet, to nie dyskutuję z kimś, kto lata spędził. Jak profesor Krzysztof Selmaj na badaniu stwardnienia rozsianego, to gdzie mi, jak ja czytam te prace i się gubię w tych licznych skrótach, on to wszystko rozumie. Próbowałem dokładnie zrozumieć układ odpornościowy, przeczytałem jedną książkę, poznałem podstawy. Te limfocyty B produkują przeciwciała, cytotoksyczne limfocyty te zabijają komórki, a to się okazuje, że czasem bywa tak, a czasem siaka i nagle się to jest niejednoznaczne. I jak już myślałem, że nad niejednoznaczność zrozumiałem, to żeby śmiesznie się złożyło, moje dzieci starsze studiują medycynę i mój syn, który jest na drugim roku, przyniósł mi podręcznik do immunologii, które też jest wprowadzeniem. Myślę sobie, no, to już mnie zaszczeliło. Myślałem, że rozumiem układ odpornościowy, ale się okazało, że to niewiele, więc nie daleko mi do tych specjalistów. Ale rzeczywiście wiem, a jeśli chodzi o traktowanie jak dziecko, to no, w niedobrym znaczeniu jak dziecko. Mm-hmm. Nie z szacunkiem do dzieci, które wiadomo, że mają mniejszą wiedzę, natomiast mimo wszystko z szacunkiem bywa ciężko. Bywa fajnie, poznałem wielu wspaniałych lekarzy i wiele świetnych pielęgniarek i poznałem trochę mniej wspaniałych, muszę powiedzieć. Ten system jest coś momentami męczący i rzeczywiście jest się traktowanym czasami jak dziecko w takim w dawnym systemie patriarchalnym, czyli przeganianym. Tu masz być cicho i iść i człowiek się w pewnym momencie uczy. No niestety nie mam wyboru, no, nie zostawia się, nie mam gdzie pójść indziej, no, i tyle. Czeka się grzecznie w kolejce, ale to jak każdy z nas, to nie jest fajne. Nie wiem, nie mam pomysłu, co z tym fantem zrobić, ale rzeczywiście. No powiedziałeś też, że kiedyś też w jednym z wywiadów mogę ci puścić. Że jakby to jest kwestia systemu właśnie, tak, a nie ludzi, że... Pozytywnie na przykład odbieram, system amerykański służby zdrowia ma mnóstwo wad, więc nie chcę pochwalić go, a krytykować nasz, to on tam ma swoje wady. Natomiast byłem rok w Stanach Zjednoczonych na stypendium i u nich jest system prywatnych ubezpieczeń i mieliśmy dobre ubezpieczenie, ja i moja rodzina. I moja żona zachorowała i byliśmy u lekarza we dwoje i lekarka nam, i to mi się podobało, to jest takie podejście, które tam robi, wiedząc, że mam mniejszą wiedzę, powiedziała tak, ja sugeruję taki proces leczenia, natomiast tu jest publikacje takie i takie, mogą sobie państwo przejrzeć, wybrałam kilka publikacji, jak się leczy ten problem i sugeruję te wersje, natomiast jeżeli państwo chcą, jest jeszcze do wyboru ta i ta, uważam, że to nie są dobre, natomiast są tu publikacje, że to jednak zadziało, więc przedstawiam państwu wiedzę, jaką mam, ale już do państwa finalnej, którą uważam ścieżkę jest najlepsza, ale do państwa finalnej decyzji daję, wy decydujcie, którą ścieżką iść. I to mi się podobało, bo to było traktowanie z szacunkiem pacjenta, który ma mniejszą wiedzę oczywiście, ale przedstawienie mu wiedzy, a nie tylko powiedzenie proszę iść tędy i nie ma innej drogi. Czasami są inne drogi, nietypowe, ale są i to tak, poczułem się potraktowany z szacunkiem, bo tak jak dziecko w dobrym znaczeniu z tego słowa traktowany. Czyli tak jak ty traktujesz dzieci. Dziękuję. które zasługują na to, żeby je szanować, żeby im mówić prawdę, nie epatować.
ale nie udawać, że one niczego nie widzą i niczego nie rozumieją. Tak. I w ten sposób zachęcamy Państwa do przeczytania książki z tatą w świat medycyny. I w ogóle, ale to absolutnie nie ma znaczenia fakt, że Wojtek Mikołuszko, który jest naszym gościem dzisiaj w podcaście, jest również naszym autorem. Oraz, że Pulsar ma patronat medialny nad książką Wojtka Mikołuszki. Jest to wartościowa, wzruszająca momentami. Fajna po prostu książka. Dziękuję, bardzo mi miło. O, jaka ładna ocena. Teraz ja się trochę wzruszyłem, dziękuję. To powzruszamy się już, że tak powiem, we własnym zakresie, poza nagraniem. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu dzisiejszego z Wojtkiem Mikołuszką, dziennikarzem naukowym, przyrodnikiem, geologiem, autorem książek dla dzieci i dla dorosłych, a właściwie dla dzieci od lat 5. Książki dla dzieci, artykuły dla dorosłych, to jest taki na razie do 105. Do 105, jak najbardziej. Czyli właściwie dla wszystkich dzieci. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Żegnam się ja, Katarzyna Czarnecka, Wojciech do widzenia. Mikołuszka. Cieszymy się, że słuchacie naszych podcastów. Powstają one także dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby do nich dołączyć i skorzystać w pełni z oferty Pulsara, Scientific American oraz Wiedzy i Życia, zajrzyjcie na projektpulsar.pl.